Analiza weekendowa spółki z indeksu WIG20. Tu oczywiście rozpoczynamy od KGHM-u, który w tym tygodniu dokonał bardzo istotnej sprawy, a mianowicie długą, białą świecą wybił strefę oporu, bardzo istotną strefę oporu, ponieważ ona tu jest zaznaczona na tym wykresie od tego miejsca, ale tak naprawdę spójrzmy, jeżeli ją przedłużymy, widzimy tu poziom spadku dołek z początku 2012. To jest bardzo istotny tutaj element, ten dołek. Po wybiciu w tej chwili rynek tą strefę, która tutaj blokowała to wyjście, jak widzimy tutaj był retest, zejście i zatrzymanie, lekkie odbicie. Wskazywałem na to, że tutaj z dużym prawdopodobieństwem ta cena idzie na 130 co najmniej i tak to wszystko w tej chwili po tym tygodniu już wygląda, czyli duża biała świeca, wybicie tej strefy, no i tutaj teraz być może retest jej, ale myślę, że rynek no, ma szansę iść dalej do 130. Jedynym według mnie wariantem, który mógłby to zanegować, jest utworzenie się teraz dużej czarnej świecy, której zamknięcie wypadnie poniżej tej strefy. Wówczas będzie to, no powiedzmy, wyraźny sygnał na to, że rynek będzie dalej podążał w tym ruchu spadkowym w dół. Aczkolwiek musimy zdawać sobie sprawę z tego, że na tym całym ruchu spadkowym wybiliśmy overbalance, wybiliśmy tutaj w tym ruchu ostatni szczyt korekty, a więc to wszystko powinno dawać, że nawet w przypadku jakiegoś podejścia w dół, niekoniecznie ruch spadkowy musiałby iść na nowe dołki. Mimo wszystko scenariuszem bazowym dla mnie jest fakt, że po wybiciu tej strefy, no ewentualnie jakiś retest i rynek będzie podążał ku kolejnej strefie, tu na poziomie około 130 zł. Tutaj 130 zł to też niekoniecznie musi być, że się zatrzyma ten rynek, bo on może iść dalej do 140, gdzie mamy 61,8% tego całego spadku, ale te do 130 myślę, że w tej chwili należałoby celować, że tam rynek powinien dojść. Czy dojdzie, to jest oddzielna sprawa, bo jak wiemy, no nie mamy nigdy tej pewności, ale na to wskazuje sytuacja techniczna wykresu tygodniowego. Spójrzmy, jak to wszystko wyglądało na wykresie dziennym, a więc tu zwracałem uwagę już dużo, dużo wcześniej, korekta pędząca, pierwsza, druga, no i w tej chwili klasyczna fala trzecia, która w tym całym ruchu wzrostowym ma szansę dojść tutaj do poziomu 115 i tu być może właśnie ta kolejna strefa oraz zniesienie 200 wydłużenie właściwie tej pierwszej tutaj fali do poziomu 200, jak i również, jak widzimy w tym mniejszym spadku, jest to poziom około 78,6, to jest 115. No tutaj może jakaś być reakcja podażowa, ale tak należałoby na to patrzeć, tak, że ewentualna reakcja podażowa, która no, nie powinna nas, nazwijmy to według mnie, uprawomacniać do tego, abyśmy nie wiem, od razu sprzedawali te akcje, ponieważ jak widzimy, mamy tutaj w wykresie dziennym wybicie wyraźne overbalansu, przejście już tych poziomów 100 i tu moim zdaniem oczywiście dojście do 115, jakieś sygnały typowa świeca, wyraźna świeca, formacja odwracająca, czy też układ na przykład z wykresu godzinowego, zmiana kierunku trendu, mogą być sygnały do zamknięcia i oczekiwania na to, aż rynek zretestuje poziom 100 i tu ewentualnie poszukiwania kolejnej okazji do zakupu tych akcji. Natomiast w średnim terminie, to tak jak mówię, tu na razie się nic nie dzieje, rynek moim zdaniem może tutaj się wahnąć, ale raczej będzie on podążał w kierunku tych 130 zł. Kolejna spółka to PKN Orlen, który w tym tygodniu miał, nazwijmy to, gorszy czas, znaczy się gorszy. Powstała czarna świeca, która doszła, nawet delikatnie można by było powiedzieć, naruszyła poziom połowy białego korpusu, a więc ten poziom, który uznajemy za taki naturalne wsparcie czy opór, znaczy na białej świecy to wsparcie, ale zwróćmy uwagę, tutaj mieliśmy szczyt, po którym mieliśmy krótką korektę i wyjście na nowy szczyt. W tej chwili zejście tej czarnej świecy jest do poziomu tego szczytu, w zamknięciu do poziomu tego szczytu. Przepraszam, na tym spadku, tu ze specjalnym powstał większy obrót. To też jest pewnego rodzaju wskazanie, bo jak wiemy,
no, sprzedaje się na białych świecach, a nie na czarnych. Natomiast na czarnych się kupuje. No i najważniejsza sprawa. Po wybiciu mamy po prostu retest wybitego szczytu. I w tych kategoriach, moim zdaniem, w tej chwili należy patrzeć na ten wykres. Czyli nie zmiany kierunku, nie jako zasłona ciemnej chmury, chociaż oczywiście, gdyby ona została potwierdzona, ale to wówczas na wykresie dziennym musielibyśmy mieć jakiś spadek, na przykład tutaj do poziomu tej linii, czyli około 80, potem brak nowego szczytu, to w tym średnim terminie. W krótkim terminie, tak jak pokazywałem, zaraz zobaczymy na wykresie dziennym, jak jest w średnim terminie, mamy retest wybitego szczytu i pełen, nazwijmy to, spokój. Może nie spokój, ale żadnych takich większych obaw. Natomiast jak to wygląda na wykresie dziennym? No tu oczywiście siłą rzeczy też musimy mieć retest do wybitego szczytu i to widzimy dokładniej. No i teraz, gdy się tu przyjrzymy, gdybyśmy chcieli tutaj, nie chciałem już nakładać tych kwadracików, bo tu naprawdę już niedługo nie będziemy widać, to mamy tutaj na oko już widać zbliżone poziomy korekt, czyli coś w rodzaju korekty pędzącej. Moim zdaniem rynek będzie podążał, mimo tej czarnej świecy, będzie podążał na nowe szczyty. Spójrzmy może jeszcze, jak to wyglądało na obrocie, bo nawet nie wiem. O, ale proszę, ta czarna świeca też na wyraźnym skokowo obrocie, czyli skokowo większy obrót, korekta i tu znowu już skokowo większy obrót i najprawdopodobniej, mówię, ta strefa się obroni, czyli tutaj ten poziom 85 zł, on może być w czasie sesji jakoś, nie wiem, naruszany, oczywiście, jak najbardziej, ale moim zdaniem te rejony tutaj zostaną wybronione i rynek pójdzie dalej do góry, a na obecną chwilę, no na pewno nie możemy mówić, że coś tu się zmieniło, coś tu się niepokojącego pojawiło, bo mamy tutaj oczywiście do czynienia jak gdyby z formacją Gwiazdy Wieczornej i całkowicie jej bagatelizować nie możemy. Co prawda nie taka trzy świecowa, ale cztero jak gdyby, ale powiedzmy możemy mówić o układzie, który wskazuje na Gwiazdę Wieczorną, ale ona jest po wybiciu szczytu, tak? Ona nie jest na i zamknięcie jej nie wypadło poniżej tego szczytu, tylko wszystko to jest nad. Dlatego traktowałbym to w tej chwili jako typowy retest wybitego szczytu. Kolejna spółka to PZU. PZU, który w tym tygodniu doszedł do tutaj strefy oporu, jak widzimy, strefa oporu, tym samym 38,2% zniesienia tego tutaj, nazwijmy, całego spadku z lat 2014-2016. No i powstał górny cień. Może nie mamy tutaj jakiegoś pinbara, ale ten górny cień jest dość wyraźny. No i to może być taki niepokojący sygnał. Aczkolwiek musimy sobie zdawać sprawę właśnie do tego, że rynek doszedł do tej strefy oporu, no i siłą rzeczy, powiedzmy sobie, ujawniła się i uaktywniła się większa podaż, tym bardziej, że pokrywa się ta strefa ze zniesieniem geometrycznym, który, jak wiemy, również jest takim dość silnym zniesieniem w tej końcowych częściach, że tak powiem, trendu spadkowego najczęściej, czy tam wzrostowego, właśnie fale czwarte lubią schodzić do 38,2, no ale jest to poziom, który również, że tak powiem, stanowi swój opór, no i jest taki, a nie inny efekt. Tym niemniej jednak pamiętajmy, że po drodze ten cały ruch wzrostowy zdołał wybić już overbalance, czyli zdołał wybić największą korektę, jaka miała miejsce tu w tym całym trendzie spadkowym od 2014 roku. To jest pierwszy taki poważniejszy sygnał. Rynek powinien próbować przetestować tutaj te poziomy tych szczytów, bo skoro wybił już ten szczyt, to powinien przetestować, ale oczywiście może już tu też również zawrócić. I na to nie ma. W każdym razie, jeśli chodzi o wykres tygodniowy, to mamy pierwszy, taki w średnim terminie, pierwszy wyraźniejszy sygnał, że właśnie wybicie tego overbalansu, wyjście, to może świadczyć, że nawet gdyby rynek teraz wszedł w fazę spadkową, to duże prawdopodobieństwo byłoby tego, że będzie to tylko korekta, po której rynek powinien próbować kolejny raz wybijać się w dół. Ale czy już od razu możemy reagować jako na to, że mamy spadki? No, tak jak mówię, jest tylko cień, nawet nie mamy formacji odwracającej tutaj na tej strefie oporu. No i spójrzmy, jak to wygląda na wykresie dziennym. No na wykresie dziennym mamy tutaj, jak widzimy, dość blisko siebie mieliśmy istotne strefy. I zobaczmy,
Zadziałanie na strefę, wybicie tutaj znowu retest tej dolnej strefy, no i teraz ponowne wyjście nad tą strefę i w tej chwili ruch powrotny do niej. Tak naprawdę jak widzimy tutaj w tym całym wzroście, największa korekta miała miejsce tu, więc dojście do poziomu około 32, a więc jeszcze raz do tej samej strefy też nie będzie jakimś negatywnym wielkim scenariuszem. Pamiętajmy, że na wykresie dziennym wybiliśmy, tak jak już mówię, tutaj też korektę, jakie miały miejsce tutaj, no to było na wykresie tygodniowym również zaznaczone. I w tej chwili rynek, no mimo wszystko powinien próbować podążać ku tej strefie tutaj na poziomie około 37 zł, aby ją, no spróbować chociaż zaatakować. Może nieskutecznie, może nawet nie całkowicie dojść do niej, ale myślę, że tak to powinno wyglądać. Patrząc na ten cały wzrost, mamy na razie wybijane strefy oporu, retestowane i rynek idzie dalej. I w tej chwili też możemy mówić o wybiciu strefy, reteście i bardziej spodziewałbym się pójścia dalej niż spadku. No i banki PKO BP w tym tygodniu również taka, znaczy się również w tym tygodniu czarna świeca z dużym górnym cieniem i powiedzmy sobie, no czyli mamy takiego pinbara, tak? Mamy pinbara w górnej części wyraźnej białej świecy. Ale właśnie na ta świeca biała, wyraźna, duża biała świeca ma swoje bardzo duże znaczenie. Ona wybiła strefę oporu i w związku z tym tu oczywiście możemy spodziewać się, ale jeżeli już, to według mnie tylko i wyłącznie retestu, choć i to nie jest takie pewne, ponieważ ten tutaj pinbar powstał, no powiedzmy sobie, no można tutaj powiedzieć, że na zniesieniu 38,2, ale geometria bardziej pasująca do tego byłaby gdzieś w okolicach 50, bo tu mamy silną strefę oporu i to jest jeszcze trochę miejsca do tej strefy oporu zostało. Jak doświadczenie wykresowe uczy, taki pinbar zostaje co najmniej kolejną świecą, czy jedną z kolejnych świec wybijany. Więc tu mimo wszystko spodziewałbym się, że no, rynek powinien rosnąć dalej, a jeżeli nawet by doszło do jakiejś przeceny, to ona będzie tylko moim zdaniem na tę chwilę miała właściwości retestu wybitej strefy oporu. Jak to wygląda na wykresie dziennym? No, na wykresie dziennym widzimy, mamy ruch wzrostowy, mamy jakąś trójkąt, czyli jakaś fala, powiedzmy druga, fala trzecia. W tym momencie tutaj wyraźna, ewentualna fala czwarta, czyli raz, dwa, trzy i jest rynek gotowy do wychodzenia na nowe szczyty. No i tak to ja bym widział w tej chwili, że rynek będzie mimo wszystko próbował iść dalej, a nawet gdyby tak się nie okazało, to możemy ewentualnie, myślę, że zejście do poziomu 28,50 byłoby tylko jak gdyby dostaniem okazji dla tych, którzy przymierzali się bądź przymierzają się do zakupu akcji PKO BP. Tylko właśnie teraz bank PKO SA na koniec tygodniowy. No i tutaj jest sytuacja troszeczkę bardziej poważniejsza. A więc mamy dojście do strefy i mamy wyraźne cofnięcie. Ale zwrócę uwagę na fakt, że to cofnięcie nie wybiło, nawet nie doszło do połowy białego korpusu. Czyli nie ma tu mowy o żadnej fali zasłony ciemnej chmury, o żadnej formacji. No mamy tutaj najpierw cień podażowy, teraz jak gdyby kontynuację tej przeceny, ale nie zdołał rynek wybić połowy białego korpusu, więc w tej chwili traktowałbym to jeszcze jako korektę w tym całym ruchu, korektę wywołaną silną strefą oporu. Zwrócę uwagę, że na tym spadku wzrost obrotów mamy, a więc to znowu mnie bardziej kieruje, że to jest raczej o charakterze korekcyjnym. Nie mówię, że to była jedna i już koniec korekty, ale bardziej ma charakter korekcyjny niż spadkowy. Jednak, co jest najważniejsze przy PKO, patrząc na ten wykres tygodniowy, musimy być świadomi tego, że PKO jest na razie w wyraźnym trendzie spadkowym i w tym średnim terminie właśnie doszedł do pierwszego jakiegoś takiego testu. Tak? Czyli tu jak najbardziej, no powiedzmy sobie szczerze, wskazane jest
patrzenie na, jako, na ten ruch jako szansę na kontynuację, ale jeżeli chcemy patrzeć jako na kontynuację spadku, no to powinniśmy tu otrzymać jakieś wskazania, a na razie go nie mamy, bo tak jak powiedziałem, tu nie ma formacji. Tu nie ma formacji na razie odwracającej. Jest świeca taka a la markowanie ceny i to jest niepokojące, że w obszarze tego korpusu znajduje się czarny korpus, ale to jest moim zdaniem takie, no, granie tu dość ryzykowne. Spójrzmy zatem, jak to wygląda na wykresie dziennym, bo to może nam coś troszeczkę rozjaśnić. Na wykresie dziennym mamy dojście do tej strefy, tak jak powiedziałem, i w ramach tej jednej długiej białej świecy zobaczmy, ile mamy tych czarnych świec. No jest to typowy charakter korekcyjny i statystyka mówi nam, że bardziej powinniśmy się spodziewać teraz wybicia górą po tej ala takiej fladze, niż gwałtowniejszego ruchu w dół. Tym niemniej jednak wybicie w górę wcale nie musi oznaczać dalszej mocnej kontynuacji, bo znowu przyjdzie zmierzyć się z tą strefą. Ale może też również dojść jeszcze do pogłębienia tego spadku i tu do poziomu 125 mniej więcej jest ten spadek, chciałoby się powiedzieć tak w cudzysłowie, bezpieczny. Możemy jeszcze spojrzeć na ten, na akcję PKO przez pryzmat tutaj na razie tej korekty największej. O. I jak widzimy, właśnie dojście tu w te rejony na akcjach PKO, nawet gdyby miało miejsce, to będzie tylko utworzeniem się czegoś takiego na wzór korekty pędzącej. Więc moim zdaniem, patrząc od tej strony dziennej, gdzie jakby nie było, w tym tutaj największym ruchu nie udało nam się naruszyć jeszcze tego szczytu, to jest fakt, ale doszliśmy do takiego poziomu, gdzie no, zejście do 125 w tej obecnej sytuacji może być dobrą okazją do zakupu tych akcji. Oczywiście pod pewnymi warunkami, że stworzy nam się tutaj sytuacja z jakimiś sygnałami do wejścia w ten rynek. Tak należy traktować tutaj wybicie i dopóki ta strefa, tutaj 125, jest utrzymywana, dopóty w tym wymiarze dziennym możemy patrzeć w kierunku północnym. Było PZU, było PKO, a więc to wszystko, jeśli chodzi o spółki z indeksu WIG20.